Loża Radiowa. W Loży Radiowej mamy już drugiego gościa, Małgorzata Stelnicka, wiceprezydent Opola. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Czyli fachowiec od unijnych projektów, od unijnych pieniędzy, który to fachowiec stał się politykiem? Nie, politykiem na pewno nie. Właśnie myślę, że dlatego, że jestem merytorycznie przygotowana, to myślę, że na to postawił pan prezydent Wiśniewski i nie zamierzam tego zmieniać. Także na razie polityka mnie w ogóle nie interesuje. Czyli apolityczny prezydent wziął sobie apolitycznego urzędnika? Tak, tak. Dokładnie tak, jak panowie mówicie. Mhm. A już podzielone zostały kompetencje? Tak, tak. Jest nowe zarządzenie pana prezydenta i w tej chwili podlega mi 5 wydziałów i jedna jednostka, czyli ogród zoologiczny, a jeżeli chodzi o wydziały, to Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Inwestycji. Mój wydział, tak cały czas jeszcze Wydział do Spraw Europejskich traktuje, Wydział Transportu również i wydział, który jest dla mnie największym wyzwaniem, czyli Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa. No, ja nie chcę nic mówić, ale takie odnoszę wrażenie, że to akurat te, gdzie jest najwięcej pracy. To chyba kluczowe. Czy pani ma tego świadomość? Tak, oczywiście jestem świadoma swoich obowiązków. To są kluczowe wydziały, ale one są też związane z moją dotychczasową pracą. Dlatego, że większość inwestycji, które państwo widzicie na co dzień w mieście, albo które za chwilę się rozpoczną, jednak jest współfinansowana ze środków europejskich. Dlatego też myślę, że zaczynało się od pani wydziału po tak, prostu. Tak, że pan prezydent też tym się kierował, że nie są to zadania dla mnie nowe, one są dla mnie znane, aczkolwiek będę teraz miała okazję być bliżej realizacji już i odpowiadać za ten obszar właśnie już takiego praktycznego realizowania, nie tylko przygotowania projektu. Ale też będzie się pani musiała tłumaczyć z tych przyjętych koncepcji. No takie są konsekwencje, tak? Takie są konsekwencje też mojej decyzji, bo zgodziłam się podjąć to wyzwanie. Jestem w pełni świadoma wyzwań i obowiązków. Mam nadzieję, że będziemy mogli wyjaśniać i kwestii trudnych będzie... Ma pani na myśli Opole Wschodnie, tak? Nazwijmy rzecz po imieniu. Tak, i Opole Wschodnie, ale mamy też Opole Zachodnie. Ale to pani będzie się musiała przeciągać te liny na przykład z ekologami, jeżeli chodzi o przyjętą koncepcję przebudowy okolic dworca wspierając dyrektora Bachryja. W tej chwili jeszcze nie, dlatego, że tak jak powiedziałam, te wydziały, które mi podlegają, to nie są wydziały dotyczące infrastruktury drogowej. Tak? Opole Wschodnie będzie mnie dotyczyło w zakresie Wydziału do Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju. Natomiast pan prezydent zatrzymał jeszcze w swoich kompetencjach całą infrastrukturę drogową. Bo może chce dokończyć Niemodlińską wreszcie. No być może, tak. Pan prezydent też opiera się na własnym doświadczeniu. Kiedyś nadzorował te prace i tutaj myślę, że to też powodowało, że zostawił sobie ten. Wspomniała pani, że ten najtrudniejszy wydział to jest Wydział Ochrony Środowiska. Dlaczego? To nie jest najtrudniejszy wydział, tylko dla mnie najmniej mi bliski zakres merytoryczny. Tutaj będę się bardzo wspierała na zresztą świetnym naczelniku i bardzo merytorycznie przygotowanym jest pani Małgorzata Rabiega. Mam nadzieję, że będzie mnie wspierała i ten obszar będę chciała poznać bliżej, dlatego, że dotychczas tutaj te zagadnienia nie były tak ze mną związane, jak pozostałe, jak inwestycje na przykład. Pani naczelnik Rabiega mówiła o tym, że jeśli chodzi o ochronę środowiska, to jest zawsze taki temat, no, nieco kontrowersyjny, bo to jak sadzimy, to dobrze, ale jak ścinamy, to gorzej, tak? Że tutaj będzie zmiana polityki informacyjnej, że będzie się bardzo dużą wagę przykładali do tego, żeby ludziom tłumaczyć, dlaczego to czy inne drzewo idzie pod topór. Tak, to prawda. Zresztą i pan prezydent Wiśniewski, ale też pan prezydent Wujec w ostatnim czasie bardzo dużo komunikują tutaj w zakresie wycinki drzew, w zakresie zieleni, bo to jest, oczywiście to jest tylko jeden z obszarów ochrony środowiska, bo zieleń to nie wszystko, co leży w zakresie merytorycznym tego wydziału, ale faktycznie chcemy
chcemy, żeby mieszkańcy mieli pełną informację o tym, gdzie wycinamy, dlaczego wycinamy, ile tej wycinki jest, ale przede wszystkim też jakie są przyczyny tej wycinki, ale również to, jak będzie ta zieleń odtwarzana w mieście. Bo na pewno tak będzie. To nie jest tak, że nasze działania polegają tylko i wyłącznie na usuwaniu. Partnerów macie niełatwych, bo ekolodzy, no kiedyś ich w Opolu właściwie nie było, więc urzędnicy nie bardzo mieli kiedy się nauczyć z nimi rozmawiać, a teraz się zrobili wyjątkowo aktywni. No agresywnie to jest może za mocno powiedziane, ale naprawdę no, patrzą wam na ręce przy każdej inwestycji. Tak, to prawda. Tych ostatnich wystąpień ekologów jest bardzo dużo. My jesteśmy otwarci na dialog, będziemy rozmawiali. Dla nas ekolodzy są partnerem w dyskusji. Ja inaczej do tego nie podchodzę i będę chętnie rozmawiała z ekologami pod warunkiem, że ta dyskusja będzie konstruktywna i że nie będziemy mówili o konfrontacji, tylko o dialogu. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z Małgorzatą Stelnicką, wiceprezydent Opola, a także szefową Wydziału do Spraw Europejskich i Planowania Rozwoju. Dobrze zapamiętałem nazwę? Tak, ale już nie jestem szefową tego wydziału. Nie. A była taka informacja, że zostawia pani sobie ten wydział. No zostawiam, ale w sensie podległości merytorycznej, tak? Natomiast tak jak pozostałe wydziały, tak? Czyli zostawiam go sobie blisko siebie, natomiast nie będę pełniła funkcji naczelnika tego wydziału w tej chwili, bo tych funkcji nie można łączyć. Dobrze, to zróbmy bilans. Ile wam się udało przez te 3 lata pani rządów pozyskać unijnych pieniędzy? No, jest ich sporo, tak? To jest dużo powyżej 500 milionów złotych do finansowania na inwestycje. No to jest więcej niż w całym poprzednim okresie finansowania, z tego co pamiętam, tego unijnego. Tak. Jest to więcej, ale przyczyną jest tutaj też to, że mieliśmy odwagę sięgania po środki krajowe. To jest tak, że duża determinacja, dużo pracy i wysiłku wielu wydziałów, wielu osób pozwoliło na to, że w ciągu 2 lat byliśmy w stanie przygotować naprawdę dużo, bo te projekty muszą być przygotowane. Ale czuli państwo taką presję, że jak nie dziś, to być może nigdy, bo mówi się tam różnie o tym, jak będzie wyglądała możliwość sięgania po środki unijne w kolejnych latach. Więc czy była taka świadomość, że musimy teraz zagarnąć jak najwięcej? Ja cały czas czuję tę presję, tak? Cały czas czuję tę presję. Uważam, że jest to szansa dla Opola, której nie wolno zmarnować. Grzechem zaniechania byłoby niewystartowanie w wielu konkursach, jeżeli mamy potencjał, jesteśmy gotowi. Bo my nie wiemy, jak będzie wyglądała No tylko czy właśnie, tutaj się pojawia ten wątek, czy tak to trywialnie nazwać, czy państwo są w stanie przerobić te pieniądze? Gdybyśmy nie byli w stanie, to byśmy nie podjęli tego ryzyka. To jest tak, że pan prezydent jest bardzo świadomym człowiekiem, pani skarbnik również tutaj bardzo pilnuje budżetu i my też mamy świadomość potencjału i tego, ile wymaga praca. Mówimy tutaj o realizacji. Tak? Tylko są okoliczności zewnętrzne, na przykład wzrost kosztów pracy, a więc też i trudność ze znalezieniem wykonawców przetargów. Czy państwo się z tym liczą? Tak, liczymy się z tym, natomiast no to nie może nam przesłaniać celów, do których dążymy. Jeżeli dzisiaj widzimy, że te zadania, które sobie nałożyliśmy, jesteśmy w stanie wykonać, to moim zdaniem powinniśmy zrobić wszystko, żeby te zadania zostały wykonane, dlatego że jest to szansa dla rozwoju miasta. I w mojej ocenie nie wolno tej szansy zmarnować. No tych inwestycji w ostatnim okresie jest rzeczywiście bardzo dużo. One są no, trudne, kłopotliwe dla mieszkańców. Most na Niemodlińskiej, teraz Niemodlińska, no ale po skończeniu to zostanie. To będzie inne miasto. Tak, zupełnie inne miasto, ale spójrzcie państwo na centrum. Jeżeli zrobimy ulicę Krakowską z całymi podwórkami, tak? Zamek Górny, plac Jana Pawła II, plac Świętego Sebastiana, też jest Plac Jana Pawła rozkopany pięknie, tam dzisiaj przejeżdżałem rano. No, dokładnie, tak. No i dziura na placu Kopernika. I plac Kopernika, ale proszę sobie wyobrazić, że jak będzie wyglądało Śródmieście, jak te inwestycje się zakończą. To będzie zupełnie inna przestrzeń.
przestrzeń. Czyli te 3 lata ostatnie to taki okres mocnego przyspieszenia. Tak, w mojej ocenie tak. Ja jestem w Urzędzie Miasta Opola od roku 2015 i wiedziałam, jakie stoją przede mną wyzwania, ale nie zakładałam, że będzie taka dynamika i takie tempo. Także ja jestem z tym zaskoczona, ale to jest takie pozytywne zaskoczenie. No ale przyszła pani z Urzędu Marszałkowskiego, z tego wydziału też unijnego, który też zasuwał to, wiem, jak mróweczki pracowaliście. Tak, ja się nie obawiałam pracy, natomiast po prostu nie spodziewałam się, że tyle inwestycji będziemy w stanie przygotować w mieście tutaj właśnie, w mieście Opolu. Ja tylko, że te inwestycje się rozpoczną, wejdziemy w fazę realizacji, a później jak zaczną się przydarzać takie sytuacje jak z ulicą Niemodlińską, to no, będzie duży kłopot. Ale dziś część tych inwestycji już państwo widzicie, że one już się rozpoczęły, tak? Zamek Górny, ta inwestycja trwa. Mamy plac Jana Pawła, tak jak pan redaktor powiedział, jest rozkopany, ale inwestycja jest realizowana. Rozpoczęły się też prace na ulicy Krakowskiej. Ja nie mówię, że nie będzie trudności, tak? To by było dziwne, gdyby przy tylu inwestycjach nic nam się nie przytrafiało. Ale my nie możemy tylko dlatego rezygnować z tych działań. Tylko to wszystko się na to wszystko nakłada się jeszcze kalendarz wyborczy. To prawda. No bo nie wiadomo, kto będzie konsumował owoce tej państwa pracy. Mieszkańcy. No, mieszkańcy tak i owszem, ale wiesz, no, dobrze się wygląda na zdjęciu, jak można coś przeciąć, jakąś wstęgę. Znakomicie się wygląda. Ale słusznie pan redaktor powiedział. Dla mnie priorytetem jest rozwój tego miasta i mieszkańcy. I ja nie jestem politykiem. To, co kto będzie przecinał wstęgi, to jest już sprawa wtórna. Ja stawiam na zadania, na rozwój miasta, właśnie na to, żeby jakość życia w tym mieście była... Myślę, że to jest słuszna strategia, bo politycy są zwykle do wymiany po jakimś czasie, tak? Tak to działa, a fachowcy zawsze zostają. Mam nadzieję, że bohaterowie tak będzie. Drugiego planu. Trzymajmy. Bohaterowie drugiego planu. Znaczy, prawdziwi bohaterowie, tak? W przeciwieństwie do bohaterów jego pierwszego często. Ale ci na pierwszym planie są zawsze pierwsi na celowniku też. Tak, to prawda. Właśnie pani też zdawała sobie sprawę z tego, że te wybory kolejne to już raptem za kilka miesięcy, a później może być różnie. Oczywiście, że tak. No, ja jestem związana z samorządem od wielu lat. To jest już kilkanaście lat. To nie jest tak, że nie jestem świadoma, jak to działa. Czyli tak? Dobry fachowiec więc zawsze pracę znajdzie. Zawodowcy nie toną. Jest takie powiedzonko. Tak, być może tak. Ja uważam, że powinnam się skupić na swoich zadaniach i to, co się zadzieje na jesieni, to jest już sprawa wtórna. Całkiem słuszna strategia. Trzymamy kciuki za kolejne inwestycje w takim razie. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była wiceprezydent Opola Małgorzata Stylińska. Loża radiowa.